Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Anna Pieczarka z nami w poniedziałkowy poranek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią bardzo serdecznie, Pani redaktor. Bardzo mam dużo tematów, bardzo mam dużo pytań do Pani i tak się zastanawiam, kto... Który temat, które pytanie na początek, ale dobrze, to w takim razie Małopolski Budżet Obywatelski, bo wiem, że szykują się zmiany w regulaminie dość istotne. Jakie? Tak, pani redaktor, ja też się uśmiecham, ponieważ jadąc do państwa do studia też słyszałam rozmowę pani redaktor z Pawłem i faktycznie nie zdradziliście państwo pytań, więc... Bo jest ich bardzo dużo dzisiaj, wyjątkowo dużo. Tak, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, jest to moja kompetencja w zarządzie województwa małopolskiego i wspólnie z zarządem chcielibyśmy pochylić się nad zmianami w tym budżecie obywatelskim. Zdaje się, że jest to inicjatywa sprawdzona, świadczy o tym chociażby fakt zaangażowania bardzo dużej ilości mieszkańców i chociażby państwa praca jako dziennikarzy Radia RDN też przy ubieganiu się o głosy, jeżeli chodzi o tą inicjatywę budżetu obywatelskiego. Bo bodajże na jesień ubiegłego roku, tak. W tym projekcie. Tak, i tutaj chcielibyśmy się troszeczkę pochylić nad zmianą pod tytułem zmniejszyć pulę środków, czyli zostawić tylko środki. Przykładowo rzucam kwotę, ponieważ nie jest ona jeszcze ani zatwierdzona. Około 120 tysięcy, czyli postawić na inicjatywy do kwoty 120 tysięcy, tylko po to, żeby większa ilość podmiotów, mająca nawet mniej zebranych głosów, mogła te projekty realizować. I jaki będzie odzew, jak pani sądzi? Ja mam nadzieję, że pozytywny. Też troszeczkę pracujemy większy? Nad zmianą kampanii promocyjnej. Mhm. Chcielibyśmy dotrzeć do wszystkich mieszkańców Małopolski. Oczywiście z całym szacunkiem dla mieszkańców Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa, ale też i do powiatów, i do tych mniejszych gmin, żeby też tam zarazić naszych mieszkańców tą inicjatywą. To Małopolski Budżet Obywatelski, a Budżet Obywatelski Małopolski także już przyjęty. No i najważniejsze pytanie dla regionu tarnowskiego i dla miasta. Jakie środki i na co? Tutaj te prace nad budżetem trwały bardzo długo. Też ukrywać nie będziemy, że jest to budżet, którego ramy zapisał poprzedni zarząd. My na tych ramach pracowaliśmy, starając się też od siebie, dbając też o swoje regiony, wprowadzić trochę zmian. I tutaj, co bardzo ważne, pojawia się bardzo często teraz temat łącznika i 22 lutego spotykamy się na konferencji prasowej. Uczestniczyć również w niej będzie marszałek Łukasz Smołka i tutaj wspólnie chcielibyśmy już wypracować deklarację mówiącą o tym, że wchodzimy w projekt i w konsekwencji budować będziemy przez najbliższe lata, bo to jest potężna inwestycja, właśnie łącznik, bez którego tak naprawdę nie da się żyć. Ten socjal nie byłby zapewniony, ponieważ z tego żyją mieszkańcy Tarnowa, mieszkańcy gmin. Tutaj też może troszeczkę pochwalę się, mój autorski program zapisany w budżecie, to jest kwota 500 000 zł. Małopolska pamięta. Dzisiaj żyjemy w takich może łatwych czasach. O tym też pani redaktor mówiła przed godziną 8. Wydawałoby się, że wszystko jest tak dobrze poukładane, że ciągle gdzieś wyjeżdżamy, gdzieś bywamy. Natomiast co mnie też bardzo zaniepokoiło, Polska się zadłuża. Skąd bierze się to, że na przykład młodzież, bo właśnie o takiej przestrzeni wiekowej pani redaktor mówiła, najczęściej zaciągają kredyty i pożyczki, tak, jak się okazuje. I pierwsze pytanie moje, na co, po co ten kredyt tak młode osoby biorą, czyli i drugi problem, który też został poruszony, to bardzo duża nadwaga małych dzieci, ponad 30%. O tym najnowszy gość niedzielny. Tak, i właśnie stąd taki mój dłuższy wywód do mojego autorskiego programu Małopolska pamięta. Mamy wiele przepięknych miejsc. Te miejsca niekoniecznie są zapisane w rejestrach zabytku, a dla własnej przestrzeni, dla własnej historii chcielibyśmy je odnowić, chcielibyśmy też autoryzować się z tymi miejscami. Dlatego jak tylko powstaną ramy tego programu, regulamin, to bardzo chętnie przyjdę i opowiem, w jaki sposób będzie można wziąć udział w tym konkursie. No i jest pytanie od słuchaczy, między innymi takie, kiedy lewoskręt przy szkole w Zgłobicach, także obiecywana inwestycja? Tak, w związku z tym, co dzieje się na rynku, oczywiście koszty budowy tego lewoskrętu troszeczkę poszedł do góry, mówię tutaj łagodząc troszeczkę, bo jest to znacząca kwota. Jaka? Natomiast
mamy niecałe 4 miliony, natomiast mamy tutaj, jesteśmy po rozmowach w Ministerstwie Infrastruktury z panem ministrem Adamczykiem i tutaj też mamy taką już deklarację, że to dofinansowanie mieć będziemy i koniec roku 2019 to jest ten termin. Do realizacji? Do realizacji, tak. Anna Pieczarka, jedynką na liście do polskiego parlamentu jesienią tego roku? Pani redaktor, i cóż mam powiedzieć? Na prawdę. Razie... Prawda jest taka, że na razie pracuję jako członek zarządu województwa małopolskiego. Poznaję tą pracę. Chciałabym jak najlepiej w tej pracy realizować się. Tak naprawdę życie nas weryfikuje, co będziemy robić. Jeżeli będzie taka decyzja, to jest oczywiście decyzja najwyższych władz Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli będzie taka decyzja, to oczywiście, że tak. Natomiast dzisiaj nie mogę powiedzieć, ponieważ takiej informacji nie mam. Uszanuję każdą decyzję i wolę państwa. Czy Naukowiec wróci do Tarnowa, także pytają mieszkańcy, a zwłaszcza młodzi ludzie, zadowoleni z tego projektu? Oczywiście, że wróci. Równo tydzień temu otwieraliśmy tego tira, bo ja go tak nazywam. Z doświadczeniami. Kraków, tak, pięknie go nazwał Naukowiec. To jest najmłodsza instytucja kultury w województwie małopolskim. Powstała pod koniec roku 2017 i mamy zakupiony taki duży tir. Też nie była to mała kwota wydatkowana, bo prawie 2 miliony złotych on kosztował. Natomiast miałam okazję być z moimi bratankami, bo tak troszeczkę chciałam poznać ich wiedzę, jak to wygląda, skoro mam o tym opowiadać. Zainteresowanie moich bratanków Szymonka i Bartusia było bardzo duże. Byli tam ponad godzinę. Co ważne, mamy naprawdę super pracowników, którzy tam są, którzy chcą o tym opowiadać. Bartka najbardziej zainteresował zapach precla krakowskiego. Też można ten zapach tam w tym tirze poczuć, natomiast Naukowiec wraca. Otwieraliśmy go i cały tydzień był na płycie rynku Tarnowskiego. Natomiast miesiąc maj i czerwiec i tu też troszeczkę zrobiłam może też dla naszych mieszkańców, tutaj mi najbardziej bliskich sercem i z racji mojego miejsca zamieszkania, to taki prezent z okazji Dnia Dziecka. Udało się, że na przestrzeni miesiąca maja i czerwca Naukowiec będzie w szkołach powiatu tarnowskiego i jeszcze miasta Tarnowa. Jeszcze jedną rzecz chciałabym, co najmniej jedną rzecz odnotować. Wiem o sukcesie akcji Daj włos dla kobiet po chemioterapii. Informacje o akcji były także na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego. Jestem ciekawa, czy państwo spodziewaliście się tak dobrego efektu? Pani redaktor, z różnych względów jest mi ciężko o tym temacie mówić, natomiast wiem, że dla osób, które są w takich sytuacjach, jest to temat bardzo ważny i zaskakuje dobre serce, które pojawia się poprzez właśnie udział w tej akcji. No to jeszcze jedno na koniec. Dieta wiosenna. Jaka jest i czy już czas na dietę wiosenną? Pani Aniu, pytam, bo pani jest zwolenniczką wszelkiego rodzaju. Jestem jak najbardziej. Diety zdrowego odżywiania. Muszę się przyznać, że troszeczkę pozmieniałam w swojej diecie. Pewno mój tato z mamą słuchają i zamiast pieczywa chrupkiego, które jadłam codziennie na śniadanie, jem jedną kromkę chleba. To Graham jest chyba zdrowiej. A później śniadanie, tylko to są warzywa, które przygotowuje mi tato. To jest zawsze jajko, bo ja faktycznie akurat bardzo lubię pod każdą postacią jajko. Wyniki mam dobre, także jestem przykładem, że to jajko nie szkodzi, może pomóc. A skoro dzisiaj poniedziałek, to wczorajszy rosół, którzy w większości państwo podzielicie moją opinię, że chyba jest najlepszy poniedziałkowy rosół. A ta dieta wiosenna, jeszcze dopytam, to prawda, że w niej jest bardzo dużo owoców i warzyw? Że taka powinna być? Ja zdecydowanie jem więcej warzyw niż owoców. Jeżeli owoce, to jabłko, natomiast warzywa, ja jestem zwolennikiem też, to też się przyznam, pomidorów. Mama ciągle mi tłumaczy, że one są o tej porze roku niezdrowe, ale ja je po prostu pochłaniam, staram się kupować te, które są z Polski, jeżeli są z Polski. Dlatego państwu polecam na pewno ogórki kiszone i konserwowe, ale tylko roboty mojej mamy. No i jak to zrobić? Żeby zdobyć takie ogórki pani mamy. Można zrobić, a to już jest praca w miesiącu lipcu i sierpniu. Trzeba kupić odpowiednie ogórki, umyć dobrze w jakieś słoiki i po prostu je zakisić. Po swojemu. Po swojemu. I własnoręcznie. I własnoręcznie. I kapusta, pani redaktor, też polecam. Członek zarządu województwa małopolskiego Anna Pieczarka, także o wiosennej diecie, choć nie tylko. Bardzo dziękuję. Życzę dobrego dnia, dziękuję.